Wydaje się, że to tak długo, ale musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że tak naprawdę to są tylko dwa pokolenia od odzyskania niepodległości. Natomiast od odzyskania wolności jest tylko jedno pokolenie. Jeszcze nie tak dawno temu śpiewaliśmy zamiast ojczyznę wolną pobłogosław Panie, śpiewaliśmy jeszcze inaczej. Także, Szanowni Państwo, my o tą wolność tak naprawdę i o tą niepodległość powinniśmy zabiegać codziennie. Naszą pracą, naszym staraniem, aby ojczyzna była silna, bo tak jak dzisiaj ksiądz proboszcz powiedział, na padlinę rzucają się sępy. A jak brzmi takie rzymskie przysłowie, si vis pacem para bellum, czyli kto chce pokoju, szykuje się do wojny, ale to oznacza tak naprawdę to, że my musimy być silni. Musimy być silni jako społeczność, musimy być silni jako Polacy, musimy być silni i pracowici i pracować na siłę naszej ojczyzny. Wtedy ta ojczyzna będzie wolna i wtedy ta ojczyzna będzie niepodległa. Polski kraju.
Lord.